Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj World of Warships i na tapecie mamy piątotierowy krążownik radziecki Kirov. Okręt, który według mojego tajnego eksperta jest gorszy niż piąty tier brytyjski krążowników, czyli Emerald bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli najgorszy szrot. Także zdecydowałem się pokazać tę bitwę. Może nie jest jakaś szczególnie rewelacyjna, ale jednak jest przyzwoita. Jak na moje skromne umiejętności. Na razie spokojnie, trzeba zobaczyć, co się wyświeci. Może pokażę charakterystykę. Zasięg wykrywalności 13,8, czyli bardzo wcześnie się świeci. Zasięg ognia 16,3, tu są działa 180 mm, więc dość potężne jak na krążowniki. No i spokojnie, czekamy dalej. Tylko ta parabola lotu pocisków jest dość przykra. I pociski są dość wolne i zawsze ciężko mi się strzelać w cel. Już coś do mnie łoi, na szczęście nie trafiło poprzez wyspę. Samolot zwiadowczy. Zasięg torped, tak jak w radzieckich. O, teraz tego nie zauważę. Tu może 4 km. Także też nie za wiele. To jest tylko bardzo sytuacyjny dodatek. Mamy Königsberga. I oczywiście źle wycelowałem, na pewno źle wycelowałem. Nic mu nie zrobiłem. Tak to już mam. O nie, dwa trafienia i nawet podpalenie. Spokojnie wybrałem lewą stronę do dalszej bitwy. No i tej strony będę musiał się trzymać teraz. Ostatnio non-stop pływałem na prawo, więc postanowiłem zwiedzić sobie tę okolicę dla odmiany. Mamy samoloty bombowe. Mamy jakieś torpedy. Czyli znak, że jest tutaj jakiś niszczyciel lub krążownik. Na razie go nie widać, więc zakładam, że to jest niszczyciel. Odchodzący Krasny Krym. Trochę zacina wszystko na tym celowniku snajperskim. Tutaj jest jak najbardziej w porządku. To jest poprzednia wersja gry, poprzednia łatka. Nie miałem po prostu czasu nagrywać. Są jakieś torpedy. Kolejny raz. Muszę się uważać. W razie w takim chaotycznym strzelaniu 2400 nastrzelane. Tylko zaledwie krążownik brytyjski Danae. No, takie klatkowanie nie da się oglądać. Prawdę mówiąc. Może w ten sposób. I zatopienie. Cytadele 3 wpadły jednocześnie. No, coś niesamowitego.
Oczywiście przełączyłem się na tego krążownika na pociski przeciwpancerne. Teraz na Kongo raczej będę starał się strzelać z pocisków odłamkowo burzących, licząc na podpalenie. I spokojnie punktujemy. Wygląda to dobrze, dobrze się rozpoczęła ta bitwa. Trzeba uważać na te samoloty, może następnym celem, jeżeli troszeczkę podpłynę bliżej, będzie kolejny krążownik wroga. No właśnie, biorę taki kurs trochę ryzykowny, jeżeli chodzi o ustawienie wobec wrogich okrętów, ale przede wszystkim chciałem pomóc tutaj w zniszczeniu samolotów i bardzo mnie interesowało, żeby te torpedy nie spadły na mnie. No i się udało. Bardziej bałem się torped niż tego, że wyrwę jakąś cytadelę. Uciekające Kongo. Uciekają również krążowniki wroga. Ruszamy w pogoń. Jest Phoenix. On teraz będzie głównym moim celem. Pancernik zniknął w dymie. Jest Phoenix. Ale Phoenix, nie wiem, zatrzymał się troszeczkę, zwolnił. No i nie mogę go kompletnie trafić. Zobaczcie, jak wysoko te pociski lecą. Parabola lotu pocisków naprawdę jest bardzo wysoka. Nie lubię tego typu dział. Jest lotniskowiec. No, dziękuję bardzo. To zawsze będzie miło, jeżeli... To zawsze jest miłe, jeżeli pojawia się w oknie celownika lotniskowiec. Zawsze jest priorytetem. Należy go zniszczyć. Jest podpalenie. Kolejne strzały. Kolejne podpalenie. Zajmujemy bazę drużyny przeciwnej. Przeciwnik musi się skupić na obronie. No i teraz lecą na mnie te samoloty. Ale muszę jeszcze skończyć ten lotniskowiec. Lotniskowiec skończony. Uwaga, uwaga, torpedy idą. Tylko czy na mnie, czy na tego Kawachi? Raczej pewnie na Kawachi. Kongo stojący bokiem. Nie strzela do mnie. Bardzo fajnie z jego strony. Ruszył do przodu akurat w tym momencie, kiedy leciały do niego pociski. No, zapędziłem się trochę za daleko. Trzeba stąd uciekać. Kongo również ucieka. Postanowił nie brać udziału w tej zabawie. Jest kolejne podpalenie i jest Wyoming na wykończeniu. Tylko trzeba go skończyć właśnie. Za blisko podpłynąłem do całej floty przeciwnika. To może mnie wiele kosztować. Teraz wszyscy przeciwnicy praktycznie mogą do mnie strzelać. I to strzelanie już się zaczyna. Zamiast trzymać dystans,
No, chociaż nie jest tak źle. Nie wiem, do kogo strzelać. Za dużo tych okrętów wroga. Ale spokojnie. Jest podpalone Kongo kolejny raz. Płoń, płoń. Rzut oka na pozostałe okręty. Ten Phoenix wygląda fajnie. Pancernik mi się na prawo schował. Jest kolejny pancernik, który ucieka. Może jak go podpalę, będzie też miał trochę zabawy z gaszeniem. No ale płonąć nie chce. Ja za to płonę. Oberwałem. Ten Phoenix ewidentnie skupił na mnie. Ale stoi w miejscu, więc nie jest dla mnie poważnym zagrożeniem. Teraz dostaję jeszcze z odłamkowo burzących i chciałem zmienić na pewno na przeciwpancerne, ale już nie było sensu. Płonę, płonę i to niestety jest mój błąd, bo za szybko użyłem R-ki, naprawiaczki. Tak się wszystko kończy, za wcześnie dla mnie. 69 tysięcy uszkodzeń, 300 delew tamtego nieszczęsnego krążownika padły, 1281 expa, 2 zatopione okręty, 12 samolotów zestrzelonych. Jak dla mnie bitwa była za krótka, niepotrzebnie skapowaliśmy bazę. Można byłoby naprawdę ten wynik podkręcić do 100 tysięcy, jak i nie więcej. No cóż, tak to już bywa. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.